silni, zwarci, gotowi do naszego kolejnego webinarium. Tym bardziej, że z nami jest dzisiaj naprawdę ktoś wyjątkowy, pani profesor Agnieszka Szpil. Pani profesor, proszę uprzejmie pomachać do widzów. To jest debiut Agnieszki w Click Meetingu, więc prosiła, żebyśmy byli gentle, jak to się ładnie po angielsku mówi. Oczywiście jest z nami również matka chrzestna całego tego pomysłu, czyli Marta Rosińska, lepsza połowa DOS ELT. Czyli projektu, w ramach którego wspólnie z Martą od, jak policzyliśmy niedawno, 17 lat prowadzimy różnego rodzaju programy rozwojowe. Ja nazywam się Grzegorz Śpiewak, a widzę po Państwa reakcjach, że chyba nas widać i słychać dobrze, ponieważ nikt nie krzyczy, że nie słychać lub nie widać, więc bardzo nam jest miło. Może na dobry początek jeszcze też, żeby Agnieszka wiedziała, z kim dzisiaj akurat przychodzi jej rozmawiać w tej wirtualnej formie. Może poprosimy, żeby napisali Państwo, jakiego przedmiotu Państwo uczą, bo wiemy z doświadczenia, że oprócz anglistów są językowcy, są czasem różne inne przedmioty. I może jeszcze dla takiego małego zdynamizowania państwa tutaj palców na klawiaturze, może jeszcze będą Państwo uprzejmi nam powiedzieć, skąd nas Państwo dzisiaj oglądają. To zobaczymy przy okazji. Także o, świetnie, fantastycznie, już mamy bardzo dużo odzewu. Zobacz, Agnieszko, widzisz, to jest ta magia nowych mediów. Tak więc oczywiście angliści licznie reprezentowani jak zwykle, ale wcale nie tylko. No i oczywiście naprawdę cała Polska czyta dzieciom, a właściwie Agnieszka mówi to całej Polski, wygląda na to. Także ja już się więcej nie gadam. Bardzo Państwu dziękuję, że cały czas czytamy te odpowiedzi na pytania. Przypominam, jeżeli ktoś dopiero w tym momencie się włączył, to pytamy teraz, jakiego przedmiotu Państwo uczą. Może widzę, że niektórzy sami to już zrobili, jakiego rodzaju szkole, czyli to jest szkoła podstawowa, średnia, może wyższa, może przedszkole, może prywatna szkoła językowa, a może jeszcze jakaś inna instytucja i z jakiego miasta, z jakiej miejscowości. A ja już oddaję głos Marcie, która chciałaby chyba jak zwykle parę słów na początek powiedzieć. Marto. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Może skorygować, ja nie jestem matka chrzestnatką, matka rodzicielka. To poprawmy to na początek. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest drugie z nowego cyklu naszych webinariów poświęconych rozwojowi zawodowemu i osobistemu nauczyciela. Uważamy, że tego typu szkolenia są nam, nauczycielom, bardzo potrzebne. Nam wydaje, na pewno. Na pewno i wydaje nam się, że jest też potrzeba na rynku, aby zrozumieć, na czym tak naprawdę ten rozwój polega i jak możemy korzystać właśnie z wiedzy akademii, ludzi, którzy ten temat badają, aby rozwijać się skuteczniej. Z nami, jak już Grzegorz powiedział, jest Agnieszka Szplic. Agnieszkę poznałam bardzo niedawno za sprawą tutaj nawet obecnej pani profesor Anny Babickiej-Wirkus, także ukłony, bardzo dziękuję tutaj za to zapoznanie i właśnie w krótkim czasie udało nam się nawiązać taką jakąś, mam nadzieję, porozumienie i współpracę i Agnieszka wysłała mi również swoją pracę habilitacyjną, to jest ta książka, którą tu Państwo widzą, od nowicjusza do eksperta. I jak to bywa z naukowymi traktatami, no nie zawsze wszystkie się super czyta, natomiast no, to mnie naprawdę powaliło i to jest fantastyczna publikacja. Jak ktoś z Państwa jeszcze nie czytał, na przykład dzisiaj do poduszki, to proszę natychmiast zamówić. Empik podobno wysyła szybko i kupić, nie wiem, co można kupić w Empiku. W każdym razie fantastyczna pozycja, która naprawdę rozjaśnia całą tę taką wiedzę tajemną dotyczącą rozwoju zawodowego nauczycieli, tutaj w szczególności języków obcych, więc bardzo to nam przydatne. Ja chciałbym tutaj w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że my nie mamy żadnej umowy z Empikiem i to nie jest product placement. Nie wiem, pomyślałam, że skąd najszybciej można dostać tę książkę. Także ja miałam to szczęście, że dostałam ją w prezencie, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Pani profesor również zgodziła się przeprowadzić dla nas kolejne webinarium w ramach akcji Rok Relacji, bo to nas w sumie te relacje tutaj bardzo zbliżyły, więc myślę, że już niedługo na ten temat będą informacje i opis kolejnego webinarium, także znowu bardzo serdecznie dziękujemy.
My z Grzegorzem co mamy do rozwoju? No mamy to, że od kilkunastu lat prowadzimy dwie akademie takie rozwojowe dla nauczyciela. Jedna to akademia trenera, druga akademia autora. I przez te wszystkie lata staramy się właściwie to, co robimy, ulepszać, ale też im dłużej, tym więcej myślimy i zadajemy sobie coraz więcej pytań. To są niektóre z pytań, które sobie ostatnio zadaliśmy. W trakcie niedawnej konferencji IATF-u, w której również z nami w Kawiarence Obywatelskiej uczestniczyła pani profesor tutaj obecna, rozmawialiśmy na ten temat i mam wrażenie, że to są bardzo ważne dla nas sprawy i warto na te pytania sobie odpowiadać, może się sprzeczać, może wywołać jakąś dyskusję. W każdym razie nie można tego tak pozostawić, bo mam wrażenie, że jest sporo bałaganu na rynku szkoleniowym. Nie zawsze my, nauczyciele, nie zawsze ja, anglistka, wiem, w którą stronę podążać, aby ten rozwój był skuteczny. Rozmawialiśmy też i ten nasz cykl szkoleń dotyczy właśnie tych dwóch typów rozwoju. Ja już o nich mówiłam na poprzednim webinarium, więc specjalnie nie chcę się powtarzać, ale mam nadzieję, że tutaj Agnieszka trochę nawiąże do tego, prawda, co tutaj dla nas nauczycieli jest ważne, czy coś jest mniej lub bardziej ważne, czy te dwa rodzaje rozwoju idą w parze i który tak naprawdę jest istotniejszy z punktu widzenia czasów, w których żyjemy, czy to w ogóle ma jakiś związek z czasami, w których żyjemy, zobaczymy. No więc Agnieszka nam odpowie na pytanie, kto to jest ekspert, jak do tej eksperckości się dochodzi. Jestem ekspertem, czyli kim? Ja to sobie pozwoliłam tak zaczepnie znaleźć takie cytaty. Nie wiem, czy Agnieszko, zgodzisz się z którymś z nich? Może Państwo też chwileczkę przeczytają. Ciężko powiedzieć. Ja tak zastanawiam się nad tym drugim. Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy. To bardzo, bardzo przewrotne. Czy to prawda? No takie przewrotne, ale może trzeba o tym właściwie pomyśleć. Albo ten pierwszy ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. Ja mam sami wrażenie, że dziś na takim etapie, jakimś jestem w swoim zawodowym, że im więcej pytam, tym coraz mniej wiem. I ostatnie z moich zaczepnych takich tutaj cytatów dotyczy kobiety, którą na pewno Państwo wszyscy rozpoznają. Krytykuj mnie, kiedy będziesz na moim poziomie, póki co możesz podziwiać. I ja bym chciała, żebyś, Agnieszko, gdzieś w trakcie tego swojego webinarium nawiązała do tego, czy ekspert to jest ten, którego można krytykować, czy ekspert to jest ten, który już przestał się uczyć, nie musi się uczyć, a może właśnie dokładnie odwrotnie. Będę wdzięczna, jak uda Ci się w trakcie tej sesji odpowiedzieć na... Zrobiłam sobie listę zadań, postaram się do tego nawiązać. To mnie nurtuje, może Ci się uda, bo wiem, że prezentację masz swoją też fantastyczną, tak, i piękną, ale może uda Ci się gdzieś nawiązać do tych moich skromnych pytań. Dziękuję Państwu ze swojej strony. Grzegorz jeszcze tam coś macha. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że oczywiście naszą dobrą tradycją spotkaniach wszelakich jest to, że bardzo Państwa gorąco zachęcamy do aktywności na czatach i my też będziemy na tych czatach z Martą. Jeśli tylko jakikolwiek komentarz, pytanie, sugestia, uwaga się pojawi, do której chcieliby Państwo, żeby Agnieszka odniosła się także w trakcie, to my będziemy starali się wyłapywać te uwagi i Agnieszce zwracać na nie uwagę. Wyraziła na to zgodę jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Powiedziała, że nie będzie się obrażała za takie wtręty, a wręcz przeciwnie, więc proszę się nie powstrzymywać, tylko żywo komentować, pisać. Mam nadzieję, że pożywki intelektualnej będzie ku temu aż nadto. Także Agnieszko, oddajemy Ci głos i już ostrzymy sobie. My się wyłączamy. Tak. Dobra. No, będziemy w tle. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za bardzo miłe wprowadzenie. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Tak jak Grzegorz powiedział, pierwszy raz prowadzę tego typu webinar. Mam nadzieję, będzie to częściej przeze mnie preferowana forma kontaktu z ludźmi. Jestem w każdym razie pod ogromnym wrażeniem wprowadzenia. Bardzo dziękuję. Postaram się nawiązać do tych pytań, które Marta tutaj w jakiś sposób wprowadziła, już nawiązując do tej tematyki. Ale na początek, jeśli można, jednak zacznę od tego, co sobie zaplanowałam. Swoją sesję nazwałam ku najwyższej biegłości nauczycielskiej, ponieważ chciałabym zwrócić uwagę na
Dwa takie ważne aspekty. Po pierwsze, ta biegłość nauczycielska, czym jest biegłość, a po drugie, chciałabym cały czas mówić o tym, co mnie w moim życiu zawodowym i osobistym cały czas zastanawia, czyli w jaki sposób osiągamy ten jakiś tam najlepszy, najwyższy poziom, tak jak ja to nazywam, biegłości. I już zacznę tak na początku właśnie od krótkiej prezentacji tematyki. Na początek chciałabym się skupić troszeczkę na tym, czym jest w ogóle biegłość nauczycielska, w jaki sposób odnosimy się tutaj w pedagogice do badań nad rozwojem zawodowym nauczycieli, bo to jest oczywiście hasło jedno z drugim bardzo ściśle powiązane. Potem już chciałabym pójść w kierunku tego, czym ja zajmuję się na dzisiejszym webinarze, czyli tym, co to oznacza być nauczycielem ekspertem. Może mi się tutaj uda właśnie nawiązać do tych pytań Marty, w jaki sposób budujemy tą swoją ekspertywność, tą swoją biegłość. I tutaj chciałabym Państwu zaproponować takie rozwiązanie, które wytworzyło się na bazie moich badań, moich osobistych badań, a może nie tylko tych, które tutaj były wspomniane w tej książce ostatniej przeze mnie wydanej, ale w ogóle są to badania, które prowadzę od wielu, wielu lat. Także do tego bym chciała nawiązać, jakie tutaj pewne przemyślenia mi się pojawiają. I jeśli można, to oczywiście zaczęłabym od tego, czym jest ta biegłość nauczycielska. Jak myślę, sama nazwa sugeruje, mam na myśli tutaj osiąganie takiego najwyższego poziomu umiejętności, kompetencji czy wiedzy. Ponieważ to rozbicie na umiejętności, kompetencje i wiedzę jest bardzo częste w literaturze czy też w pedagogice. Kto z Państwa pracuje na uczelni, to mamy te KRK słynne, gdzie mamy to rozbicie. Jest mi bardzo trudno, korzystając z literatury obcojęzycznej, odnosić się bezpośrednio do samej wiedzy, czy do umiejętności, czy do kompetencji, żeby tych granic tutaj absolutnie nie wskazywać. Będę się posługiwać takim pojęciem zbiorczym, czyli biegłość, a więc i kompetencje, i umiejętności, i wiedza, bo to wszystko musi być ze sobą tak głęboko zintegrowane, że dzięki wykorzystaniu właśnie tych wszystkich elementów, o których mówimy, ten nauczyciel jest absolutnie biegły, jest wspaniałym, dobrym nauczycielem. Jak Państwo widzą na slajdzie, podkreślam to, że w wielu, wielu miejscach Europy, pewnie i całego świata, sam rozwój zawodowy i właśnie ta droga do osiągnięcia tej najwyższej biegłości nauczycielskiej jest traktowana jako obowiązek. Dlatego też pojawia się ciągły problem oceniania nauczyciela, ewaluacji jego pracy. Takie przykładowe tu Państwu uwzględniłam, kiedy ustala się na przykład takie kryteria jak wyniki osiągane przez uczniów, można też nawiązać do obserwacji zachowań nauczycieli, czy nawet taka ciekawostka, która w Polsce jest dosyć mało znana i popularna, ale również wywiad z uczniami, czy też z rodzicami w danej placówce. Natomiast niestety mam takie wrażenie, że ta ocena, z którą ja się w każdym razie spotykam w swoim ponad 25-letnim doświadczeniu nauczyciela, jest to ocena absolutnie instrumentalna. Mam takie doświadczenie, bo pracowałam długie lata jako nauczyciel anglista, ponieważ ja jestem i pedagogiem, i anglistą, i to wszystko, co robię w swoim życiu, się po prostu przeplata. To jest pedagogika i filologia angielska. I pracując jako nauczyciel, cały czas miałam taki kontakt z tą oceną skrajnie instrumentalną. Ocena, tak jak tutaj w literaturze, to się ładnie nazywa proces produkt, czyli oceniamy nauczyciela pod kątem tego, jaki wynik mają uczniowie. Tak? To są rankingi szkół, rankingi przedszkoli, wyniki z matur, rzeczy, które tak naprawdę absolutnie są czysto numeryczne. Tak? Jest to wynik absolutnie oddalony od tego, jak rzeczywiście nauczyciel pracuje. Sama pamiętam taką pewną koncepcję, która się pojawiła pod koniec, w zasadzie no tak pod koniec 97 czy 8 roku, kiedy się pojawiły takie dyskusje, żeby nauczyciela oceniać i jakieś dodatki motywacyjne miały być uzależnione od tego, jaki wynik na maturze jego uczniowie osiągną. I wtedy sama odczułam ten stres, dlatego że pracując w szkole, która bynajmniej nie była taką typowo wybitną szkołą językową,
miałam takie poczucie wielkiej niesprawiedliwości. Dlaczego tak instrumentalnie ta ocena została wprowadzona, skoro ja mam pewne tylko możliwości i techniczne, bo w szkole było mało godzin języka angielskiego i również to, że na przykład młodzież miała absolutnie talenty ścisłe, bo to była szkoła dla młodzieży o talentach absolutnie ścisłych i wiadomo, że ten proces uczenia się czy nabywania języka jest dużo trudniejszy w takiej sytuacji, kiedy młodzież nie jest też ani zainteresowana, ani tej, powiedzmy, bazy wyjściowej nie mamy bardzo, bardzo mocnej. Stąd też pamiętam to i do tej pory i stale buntuję się przeciwko takiej ocenie bardzo instrumentalnej, przekładania pracy nauczyciela na to, w jaki sposób uczniowie się prezentują na przykład na egzaminach, tym bardziej, że pamiętamy o tych egzaminach, jaki to jest ogromny stres dla młodzieży, jeszcze teraz w sytuacji pandemii, wcześniej strajku nauczycieli i całej tej otoczki problemów wokół młodego człowieka. Wracając jednak do tej prezentacji, chciałabym Państwu zwrócić uwagę właśnie na tą wartość taką nieekonomiczną, ponieważ ja w swoim rozwoju jako badacz, jako osoba badająca rozwój zawodowy nauczycieli, staram się wyszukać zawsze te elementy, które są takie bardziej ludzkie, związane z rozwojem osobistym. Pojawia się już takie pytanie, czy pojawiało się dzisiaj, czy rozwój zawodowy jest jednocześnie rozwojem osobistym. Ja nie widzę absolutnie możliwości, żeby rozwój zawodowy nauczyciela był czymś innym niż rozwój osobisty. My jesteśmy całością, to tak samo jak człowiek się rozchoruje, jeden organ mu choruje i natychmiast się okazuje, że drugi też zaczyna być chory. Myślę, że dokładnie tak samo wygląda tutaj aspekt rozwoju zawodowego. Jeżeli my jako nauczyciele nie będziemy się rozwijać osobiście, nie będziemy poszerzać swoich horyzontów myślowych, swoich talentów nie będziemy szukać, nie będziemy się sami rozwijać, niekoniecznie już tylko jako nauczyciele, ale po prostu kształtując jakieś swoje hobby, rozwijając swoje zainteresowania wszechstronnie, wtedy rozwój zawodowy i ten rozwój nauczyciela jako tego pracownika szkoły, czy przedszkola, czy uczelni wyższej, w ogóle nie będzie miał sensu. Po prostu się to nie da, można tak powiedzieć, rozdzielić tylko rozwoju osobistego od rozwoju zawodowego. Także to jest moja od razu odpowiedź na pytanie, które się pojawiło. Chciałam tutaj tylko Państwu powiedzieć o takich dwóch koncepcjach, które bardzo, myślę, taką istotną myśl zakorzeniły w mojej głowie przy moich badaniach. Pierwsza to jest koncepcja łatania, koncepcja, która mówiła o tym, że nauczyciel łata i to znaczy co łata? Zbiera różne fragmenty doświadczeń, uzupełnia te braki, które ewentualnie odczuwa i na zasadzie takiego patchworku wykształca u siebie pewne swoje podejście do nauczania, do ucznia, do kolegi z pracy, czyli zbiera, tworzy te łatki i te łatki całkowicie powodują rozwój osobisty i rozwój zawodowy. A druga teoria, którą tutaj Państwu na slajdzie pokazuję, to jest teoria Cortahana, mówiąca o tym, że rozwój zawodowy jest wypływaniem z portu na szerokie wody. I to też jest myśl, która również mi towarzyszy bardzo często, ponieważ cały czas mówimy o przechodzeniu ze strefy komfortu, wychodzeniu ze strefy komfortu i to tak jest. Jeżeli rozwój zawodowy rzeczywiście ma przynieść jakiś skutek pozytywny, to my musimy wyjść z tej strefy komfortu, musimy odizolować ten spokój i ciszę, która wokół nas i na przykład odważyć się wystąpić na webinarze, tak jak ja to dzisiaj zrobiłam. To też jest takie wyjście spoza mojej strefy komfortu. I proszę Państwa, kilka mamy takich naprawdę pewnych paradygmatów, czy też teorii mówiących o tym, dlaczego rozwój zawodowy nauczyciela w ogóle ma miejsce. Ten pierwszy paradygmat, co się tak bardzo naukowo nazywa paradygmatem deficytu, ale jest to nic innego jak założenie czy stwierdzenie, że rozwój zawodowy nauczycieli jest po prostu zaspokajaniem, uzupełnianiem tych deficytów, które są. Czyli jeżeli nauczyciel rzeczywiście jest w jakimś aspekcie mało wykształcony, nie ma jakichś doświadczeń, to poszukuje tych doświadczeń, stara się rozwijać w tym kierunku.
Te szkolenia, które na przykład są organizowane, na które się zapisuje, w które uczestniczy, nauczyciele dobierają sobie zgodnie z tym, jakie mają potrzeby, jeżeli odczuwają jakiś brak. Teraz myślę, ta sytuacja, kiedy zostaliśmy odizolowani od kontaktu stacjonarnego, kiedy zostaliśmy przez sytuację w świecie zmuszeni jak gdyby do pracy online. To jest ten moment, kiedy na przykład podjęliśmy się wielu wyzwań, uczyliśmy się, ja sama osobiście wiele szkoleń odnalazłam dotyczących tego, w jaki sposób lepiej uczyć online. I to jest zdecydowany taki moment, kiedy te deficyty rzeczywiście odczuwamy. Ta pandemia, ten problem z wprowadzeniem nowej formy nauczania, jest to moment, kiedy ten deficyt odczuwamy. I to na pewno Państwo się ze mną zgodzą. Próbujemy go uzupełnić, czyli poszukujemy tego, w jaki sposób dowiedzieć się, co zrobić, jak to zrobić, żeby zrobić to lepiej. A drugi paradygmat, który Państwu tu pokazuję na slajdzie, to jest paradygmat rozwoju profesjonalnego, czyli ten rozwój zawodowy nauczyciela jest rozwojem profesjonalnym, jest to rozwój jak gdyby zgodny z założeniami, z pewnymi ramami kwalifikacji. Podwyższamy kwalifikacje, zdobywamy wyższe uprawnienia. Tutaj na pewno Państwo też kojarzą od razu taką sytuację, kiedy mamy rozwój zawodowy według naszych stopni nauczyciela mianowanego, dyplomowanego, czyli rozwój związany z wykonywaną pracą, która na swój sposób wymusza troszkę ten rozwój, czy też zachęca do rozwoju, na przykład takimi motywatorami jak większe wynagrodzenie. Paradygmat kolejny, czyli zmiana edukacyjna, z kolei zwraca uwagę na to, co myślę powinno nam w wielu sytuacjach przyświecać, przynajmniej tak idealistycznie. Zmiana edukacyjna jest nam potrzebna. Od wieków się mówi o tym, że szkoła jest niedostosowana do tego, w jaki sposób dzieci się uczą. Mamy tych zmian edukacyjnych ostatnimi laty bardzo dużo. Przypomnijmy chociażby wprowadzenie nagłe nowej matury, pomysły wprowadzenia sześciolatków do szkół, potem gimnazja, likwidacji gimnazjów, czyli tych zmian edukacyjnych, które Państwo oczywiście sami bardzo dobrze znają. I ta sytuacja tej zmiany edukacyjnej też nauczyciela w jakiś sposób zmusza, więc tu mamy taki, lekko można powiedzieć, przymus, ale z drugiej strony bardzo często mamy takie poczucie, że sami chcemy coś zmienić. Dążymy na przykład do takich ideałów jak szkoła w Finlandii. Sami chcemy pewnych zmian dokonać we własnym nauczaniu, ale z wizją jak gdyby tej zmiany edukacyjnej. Kolejny paradygmat to paradygmat rozwiązywania problemów, czyli wtedy, kiedy się pojawi jakiś problem, kiedy go odczuwamy, bądź jako nauczyciele, bądź jako pracownicy szkoły, bądź jako po prostu osoby współpracujące z innymi. Wtedy ten problem powoduje taką większą otwartość na poszukiwanie rozwiązań, czy też właśnie na rozwój zawodowy. I to ujęcie integracyjne, które wpuściłam jako ostatni punkt na slajdzie, to jest to, o czym ja chciałabym powiedzieć we własnym modelu. Ponieważ, tak jak na początku powiedziałam, nie jestem w stanie rozdzielać kompetencji, umiejętności czy wiedzy w tych swoich założeniach. Oczywiście z punktu widzenia wiedzy i nauki jestem w stanie to zrobić, ale w swoich badaniach cały czas staram się je integrować. I tak samo wszystkie te wątki, o których teraz mówiłam w ramach paradygmatów, będą się pojawiać w kolejnych moich badaniach i one się pojawiają stale. Ja już poszukuję tego, tak jak naprawdę nauczyciele podchodzą do tego, dlaczego oni się rozwijają i jak to wygląda z perspektywy człowieka. Tutaj nawiązuję jeszcze raz do tego paradygmatu deficytu, bo ja już o nim mówiłam, charakteryzując te paradygmaty, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to pojęcie puste statki. Sam paradygmat deficytu pojawił się jako pomysł, jako teoria, jeszcze jak Państwo widzą w 1996 roku, na przykład na bazie raportu, w którym się okazało, że w wielu krajach Ameryki Łacińskiej w szczególności, ale nie tylko,
Nauczyciele to są rzeczywiście nauczyciele niewykształceni, którzy nie mają kwalifikacji, nie mają umiejętności i wiele z tych rzeczy, które robią, wprowadzane są czy wdrażane są tylko na zasadzie pewnego wyczucia własnych doświadczeń i działa to na zasadzie pierwszej pomocy edukacyjnej. I oczywiście ja absolutnie nie zgadzam się z tym, że nauczyciele są pustymi statkami, natomiast ja myślę, że ja osobiście odczuwam pewne takie pustki u siebie i te moje badania, moje poszukiwania, te pustki na pewno w jakiś sposób zapełniają. Także to jest jak gdyby motyw podejmowania badań przeze mnie. I proszę Państwa, i jeszcze chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to łatanie, ponieważ to łatanie, o którym już mówiłam, ten paradygmat łatania jest bardzo dla mnie ważny w moich dalszych rozważaniach, ponieważ nauczyciel posiada pewną wiedzę, pewne doświadczenie i pewne umiejętności. Musi je oczywiście włączyć do tych, które już wcześniej zdobył. Teraz w trakcie rozwoju zawodowego pojawiają się kolejne elementy, które jak gdyby nabudowują, dobudowują to, co już w ramach rozwoju zawodowego nauczyciel osiągnął. Czyli to łatanie jest, że tak powiem, istotnym tutaj elementem, do którego jeszcze będę nawiązywać. Rozwój samodzielny, proszę Państwa, chciałam troszeczkę też jeszcze rozwinąć ten paradygmat, ponieważ tutaj podkreśliłam takie jedno pojęcie, jest to pojęcie samodzielności. Ta samodzielność kiedyś była wielką moją pasją i prowadziłam również badania na ten temat. Czym jest ta naprawdę samodzielność? Oczywiście moje pierwsze poszukiwania tej samodzielności nauczycielskiej zmierzały na przykład do badania, w jaki sposób nauczyciele radzą sobie ze zmianami programu, jak przygotowują materiały na zajęcia. Ponieważ ja jestem metodykiem, to przede wszystkim chyba z serca najbardziej jestem metodykiem, to zawsze interesuje mnie to, w jaki sposób nauczyciele się przygotowują do zajęć, w jaki sposób właśnie czerpią z tych źródeł, które są, jak dalece samodzielnie kierują tym, w jaki sposób rozwijać się, jakie obszary jeszcze wymagają tego rozwoju, w jaki sposób ten rozwój powinien być zorganizowany. I dlatego podkreślam tą samodzielność, tą pasję, z jednej strony poszukiwanie, usprawnianie własnego ja, własnego siebie i własnego siebie jako nauczyciela. Podkreślam tutaj pewne mechanizmy, takie jak na przykład analiza własnej strategii nauczania. Oczywiście odnoszę się tutaj do pojęcia refleksji. Refleksji takiej wielopoziomowej, refleksji w działaniu, refleksji nad działaniem, refleksji dotyczącej tego, co się działo, czyli o działaniu. Bardzo zainteresowała mnie kiedyś koncepcja Cohena o tak zwanym kompoście. Ja wiem, że to skojarzenie jest bardzo negatywne, ale tenże wspomniany przeze mnie autor mówi o tak zwanej refleksji kompostowej, ponieważ refleksja jest jak ten kompost, czyli wiele warstw się układa tego kompostu w tym celu, żeby zdobyć coś ostatecznie wspaniałego. I tak też jest z refleksją. Refleksja jest budowana warstwowo. Refleksja pojawia się na bazie własnych doświadczeń, ale refleksja pojawia się też na bazie własnej refleksji. I to na przykład w badaniach, które prowadziłam wśród nauczycieli akademickich, jest bardzo ciekawy aspekt. Bardzo dużo osób wspomina taką sytuację, kiedy na przykład prowadząc zajęcia z metodyki, bo ja dokonałam badań wśród nauczycieli prowadzących przedmioty, takie jak metodyka nauczania języka obcego, nauczyciele metodycy prowadzą sobie swoje notatniki, swoje dzienniki, zapisują sobie własne obserwacje na przykład z praktyk czy z własnych również zajęć. Po czym po pewnym czasie zaglądają do tych notatek, przygotowując się do następnych swoich zajęć i pojawia się, proszę Państwa, coś takiego jak ten kompost, czyli na bazie tej refleksji, która już była, po jakimś czasie dodają dodatkową refleksję, znów zastanawiają się nad tym, znowu się skupiają na tych aspektach, o których przez jakiś czas nie myśleli. Na bazie tych doświadczeń, które w międzyczasie, powiedzmy w ciągu tego roku akademickiego się pojawiła, ta refleksja też idzie w innym kierunku. Te notatki, te zapiski powodują,
zupełnie inne spostrzeganie tej sytuacji, która została w tym kajecie zapisana. I kolejna rzecz, czyli wpływ doświadczenia jako stymulatora do uczenia się. Ja będę do tego nawiązywać na pewno. Myślę, że każdy z Państwa się ze mną zgodzi, że w naszym osobistym życiu czy nauczycielskim życiu bardzo dużo rzeczy się przeplata. Te doświadczenia, ja myślę, z mojej perspektywy, które ja mam jako pedagog i te doświadczenia, które mam jako filolog, budują całą mnie. Nie potrafię ich rozdzielić i tak naprawdę nie potrafię powiedzieć, czy jestem bardziej pedagogiem, czy jestem bardziej filologiem, ponieważ te doświadczenia ze sobą współgrają i one przez to właśnie, w jaki sposób, w jakiej sytuacji zdobywam te doświadczenia, oczywiście wpływają na mój rozwój. Kolejna rzecz, ten mechanizm, o którym myślę, to jest planowanie rozwoju zawodowego i takie zarządzanie z nim, ale to oczywiście jest też planowanie takich rzeczy jak szkolenie, jak udział, jak rozwój, taki managering kariery, jak to się teraz ładnie mówi, ale też i wybór pewnej strategii uczenia się, tak? Czyli takie szczególnie właśnie samodzielnego kontrolowania tego, z jakich możliwości korzystam. Dzisiaj Państwo siedzą, słuchają moich pomysłów, mojej wypowiedzi. Myślę, że to jest właśnie dowód na tą strategię. Tak, postanowili Państwo posłuchać, co też mam do powiedzenia na temat rozwoju zawodowego. I tutaj właśnie jest to sytuacja absolutnie samodzielnego poszukiwania możliwości uczenia się, doskonalenia czy rozwijania. I jeszcze znowu nawiązanie teraz do paradygmatu rozwiązania problemów. Wymieniłam Państwu kilka takich przykładowych sytuacji, kiedy pojawia się problem, potrzebujemy na przykład, poszukujemy jakiejś innowacji, czy jesteśmy znużeni, mamy pewien problem do rozwiązania, na przykład ocenianie uczniów, kiedy poszukujemy jakichś własnych, osobistych sposobów na poradzenie sobie z danym problemem i oczywiście rozwijanie tych umiejętności dydaktycznych. I ujęcie integracyjne, o którym już mówiłam, teraz tylko podkreślam również te najważniejsze dla mojego modelu rzeczy. Po pierwsze fakt, że rozwój zawodowy jest dopasowany do określonych potrzeb. I tu zwracam uwagę Państwu, że moje badania, o których będę mówić, to są badania przeprowadzone wśród nauczycieli akademickich, zajmujących się właśnie kształceniem nauczycieli, a ci studenci, których osoby prowadzące ze mną, które przeprowadziły ze mną wywiad, ci studenci będą to przyszli nauczyciele języków. Bądź są to nauczyciele akademicy pracujący na filologiach, bądź na kierunkach pedagogicznych, tam gdzie kształci się nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim. W tej chwili mamy tą zmianę, już kształcenie 5-letnie, ale jeszcze niedawno te specjalności typu właśnie nauczanie języka angielskiego w ramach edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jeszcze chwilę temu te specjalności funkcjonowały, wtedy te badania robiłam. Ten rozwój zawodowy, który ja opisałam, jest oczywiście związany z tymi potrzebami osób, które ze mną rozmawiały, z nauczycielami, metodykami. Ja ich tak nazywam, bo są to wszystko osoby prowadzące zajęcia z metodyki. Natomiast tutaj też pojawia się pojęcie ładowanie baterii. Ja myślę, że te poszukiwania moje przez ponad 20 lat to jest to ładowanie baterii. Jestem ciekawa wielu wątków, wielu aspektów i próbuję naładować baterię. Natomiast myślę, że szkolenia, takie spotkania właśnie jak dzisiejsze, webinary, seminaria, różne nawet naukowe seminaria, to jest to właśnie ładowanie baterii. Ja mam takie swoje bardzo przyjemne doświadczenie, tutaj uczestniczą w naszym webinarium niektóre moje koleżanki z naszych wspólnych seminariów, z których się znamy. I tak myślę, że te seminaria naukowe, na których się spotykamy, to jest to właśnie to ładowanie baterii, kiedy człowiek posłucha różnych osób, spojrzy na swoje doświadczenia naukowe czy nauczycielskie z innej perspektywy. Czasami potwierdzi, że ma w czymś rację. To dla mnie na przykład takie seminarium, na którym się spotykałam, seminarium naukowe było takim ładowaniem baterii, żeby uwierzyć w siebie. Ja myślę, że ten rozwój zawodowy, który planujemy, jest bardzo często właśnie wynika z tego, że my odczuwamy pewien brak i chcemy się przekonać, że to, co robimy, to jest dobra rzecz,
że wcale nie jest to jakimś problemem, że my mamy jakieś inne, innowacyjne podejście do pewnych zagadnień nauczycielskich i poszukujemy naładowania baterii z jednej strony, żeby zdobyć pewną wiedzę, ale z drugiej strony to naładowanie baterii to jest też takie dowartościowanie nas, poszukanie pewnego mentora, który nam powie, tak, dobrze się dzieje, wszystko jest w porządku. I tak, proszę Państwa, po takich rozważaniach troszkę teoretycznych, troszkę nawiązując do moich własnych doświadczeń, chciałabym przejść do kolejnego punktu tego webinaru, czyli rozważań na temat tego, kim jest nauczyciel ekspert. Jeżeli popatrzymy na to pod kątem takich zagadnień czysto technicznych, czy też rzemieślniczych, oczywiście pojawiają się liczne standardy w krajach wszelkich, wszystkie kraje posiadają swoje standardy nauczycielskie. Możemy się do nich odnosić i tam wtedy zawsze się pojawia jakaś taka pozycja osoby najbardziej zaangażowanej, z największym doświadczeniem. Często się pojawia też pojęcie ekspert. Te wszystkie standardy mają jednak bardzo dużo różnic i tu przytoczyłam Państwu dwa takie standardy, które są dosyć, myślę, znane z jednej strony, ale i też ciekawe. Proszę popatrzeć, jak dużo elementów uwzględnionych jest na przykład w tych standardach, które wymieniłam, związanych z nauczycielami pracującymi w Ontario. Mamy tam i etykę, i zaangażowanie w pracę z uczniami, proces uczenia się, praktyka, przywództwo edukacyjne i też sam proces uczenia się nauczyciela. W Wielkiej Brytanii, tutaj Państwo pisali, widziałam dosyć duża grupa osób, na pewno jest filologów angielskich, Państwo być może są bardziej zainteresowani. Są te standardy pogrupowane właśnie w ramach nauczania zachowań osobistych i profesjonalizmu. Takie standardy to też jest na przykład znana, może właśnie tutaj, dlatego odnoszę się do filologów angielskich, że być może w grupie tej jest Państwu znana rama kwalifikacyjna, skala opisu kompetencji nauczycieli języków obcych zaproponowana przez Stowarzyszenie Equals. I ja chciałabym Państwu dzisiaj pokazać tą skalę, po pierwsze dlatego, że mam doświadczenie swoje osobiste związane było z udziałem w tworzeniu tej ramy, ale też moje badania, w jaki sposób odniosły się też do tego, co zostało wypracowane. To pojęcie nauczyciel-ekspert właśnie zaczerpnęłam z tej ramy, ponieważ ta skala opisu kompetencji pokazuje, w jaki sposób nauczyciel przechodzi od kompetentnego odtwórcy do eksperta. Ten etap pośredni to jest świadomy praktyk i ta świadomość to jest właśnie to, o czym ja już tutaj wcześniej Państwu mówiłam. To jest świadome kontrolowanie tego, co robimy. To jest refleksja na temat tego, co robimy, jak robimy, w jaki sposób usprawnić swoją wiedzę i swoje umiejętności czy kompetencje. W tej ramie kwalifikacji mamy pięć głównych takich kategorii rozwoju, czyli planowanie procesu, organizacja tego procesu, ocenianie uczniów, naszych studentów, uczniów, komunikacja i profesjonalizm, który jest bardzo szeroko rozumiany. Ja nie będę dzisiaj szczegółowo wchodzić, natomiast chciałam Państwu tylko pokazać tą ramę kwalifikacji jako właśnie pomysł na opisanie tego, w jaki sposób rozwój zawodowy nauczyciela przebiega. Czyli z jednej strony mamy takie przechodzenie od nowicjusza do eksperta, z drugiej strony mamy opis szczegółowy, bardzo szczegółowy zresztą, pewnych kategorii, które zostały uznane za te najważniejsze. Gdyby Państwo się zastanowili nad swoją drogą życiową, myślę, że wszyscy z Państwa mogliby sobie taki profil narysować. Ja tutaj pokazuję pewien profil, który możemy na bazie tej ramy kwalifikacji stworzyć, kiedy wyszczególnimy pewne kategorie i zastanowimy się, w której fazie rozwoju jesteśmy, możemy sobie taki swój profil narysować. Natomiast istotne pytanie to jest to, czy rzeczywiście ten stały rozwój zawodowy to nie są tylko idealistyczne hasła i pragnienia. To jest pytanie, które Państwu tutaj podałam na slajdzie, ponieważ chciałabym wspólnie z Państwem się nad tym zastanowić. Czy to nie jest tak, ponieważ szczególnie w opinii publicznej bardzo często słyszymy, że nauczyciele się nie rozwijają, że są w ogóle niezainteresowani, że są niekompetentni.
No, oczywiście nie będę tutaj przytaczać tych rzeczy, bo absolutnie się po pierwsze z nimi nie zgadzam, po drugie chciałabym tutaj właśnie Państwu pokazać, że nauczyciele się absolutnie rozwijają. Także z mojej perspektywy, jak ja robię badania wśród nauczycieli, mogę zdecydowanie powiedzieć, czy ten rozwój zawodowy, rozwój osobisty nauczyciela, czy też rozwój integrujący, rozwój zawodowy i osobisty, to nie są tylko idealistyczne hasła. Ja myślę, że dzisiejsze spotkanie jest dowodem właśnie na to, że nauczyciele się naprawdę rozwijają, poszukują sposobów na poszerzenie swojej wiedzy i kompetencji. I nie jest to absolutnie żadne hasło takie, że tak powiem, idealistyczne. Nie wiem, Grzegorz. Agnieszka, tak, ja pozwolę sobie po raz pierwszy się włączyć, ponieważ powiedziałaś taką, myślę, bardzo terapeutycznie brzmiącą rzecz z jednej strony, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, wcale nie po to, żeby się jako poklepywać samego siebie jako nauczyciela po ramieniu, ale wyobraźmy sobie, ile w tej chwili branż uczestniczy o godzinie 20 z minutami po całym dniu pracy w jakimś wydarzeniu szkoleniowym. Ja bym chciał właśnie sprawdzić, ilu lekarzy, ilu prawników, ilu księgowych, prawda, szkoli się po 20 i tak jak my. Więc wydaje mi się, że to bardzo piękne jest to, co powiedziałaś tutaj. Pamiętam, że mówiłaś o tym też na tej naszej kawiarence obywatelskiej na IATF-u. To jest coś takiego, co myślę, że trzeba sobie po prostu raz na jakiś czas przypomnieć, bo wśród tego takiego właśnie hejtu, prawda, który często na ten zawód się wylewa, to jest bardzo potrzebne. Dziękuję za to. Bardzo dziękuję, Grzegorzu, za to, że podkreślasz to. Jest to absolutnie moje osobiste zdanie, ale ja pracuję ponad 25 lat, z czego ponad 20 lat pracuję z nauczycielami, albo jako osoba prowadząca zajęcia. Jeszcze lata temu, jak zaczynałam pracę na uczelni, to na przykład były studia uzupełniające, które były pełne nauczycieli pracujących, którzy chcieli podwyższać kwalifikacje. Być może czasami byli też przymuszeni, no bo oczywiście zmiany przepisów i potrzeba uzupełniania kwalifikacji, ale proszę Państwa, pracujemy w soboty i w niedzielę. Na studia, na których ja prowadziłam metodykę, przyjeżdżali Państwo z całej Polski w soboty i w niedzielę. Czyli 5 dni w tygodniu pracy w szkole, wiadomo, klasówki sprawdziane, a potem sobota, niedziela pracujemy. Jak w tej chwili z perspektywy badacza na to patrzę, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi naprawdę nie pokazał takiej sytuacji, kiedy pracuję ponad te godziny pracy, o których się tak głośno mówi. Teraz robiąc badania wśród nauczycieli akademickich, odkryłam naprawdę tak szeroki obszar, kiedy rozmawiałam z nauczycielami, mnóstwo różnych pomysłów na to, w jaki sposób się rozwijamy. Nie tylko właśnie, tak jak tutaj Grzegorz wspomniał, to spotkanie dzisiejsze jest też dowodem, ale my się uczymy w sobotę, uczymy się w niedzielę, inwestujemy swoje pieniądze, doszkalamy się stale i to naprawdę myślę, że powinniśmy wiedzieć o tym, że się tak dzieje, absolutnie nie dać się tutaj przekrzyczeć tym osobom, które mówią, że nauczyciele się nie rozwijają. W każdym zawodzie znajdziemy kogoś, kto jest, że tak powiem, przykładem negatywnym, negatywnych zachowań i nieciekawą osobą w danym zawodzie, to w każdym zawodzie będzie. Dlatego wśród nauczycieli też na pewno znajdą się tacy ludzie. Natomiast jeśli zaczynamy cokolwiek robić, proszę zobaczyć, te grupy osób są ogromne. Ile osób w webinarach, w szkoleniach, w spotkaniach, często i finansowo obciążających, i czasowo obciążających. Także mnóstwo nauczycieli naprawdę się doszkala i w ogóle ja tutaj nigdy nie wątpię w nauczycieli. Natomiast właśnie w ramach tych wszystkich zadań, które wykonujemy, tworzymy tą swoją biegłość, tak? Biegłość. Ja ją tutaj w książce nazywam ekspertywnością. Nie będę dzisiaj wnikać w takie rozważania czysto lingwistyczno-naukowe, dlaczego nazywam to ekspertywnością, ale to jest takie moje pojęcie na podkreślenie tego, co w literaturze angielskiej nazywa się jako expertise. Nie mieliśmy do tej pory takiego bezpośredniego tłumaczenia, ja nazywam to ekspertywnością, ale w takich kontaktach codziennych po prostu mówię o najwyższej biegłości nauczycielskiej. I teraz ja myślę, że to, o czym do tej pory mówiłam, powinno znaleźć teraz odzwierciedlenie w tym moim modelu. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieją, że te wszystkie wątki, o których wspomniałam, będą stale ze sobą się łączyły i integrowały. Ja rozbijam tą najwyższą biegłość nauczycielską na takie trzy typy,
tutaj kolorami zaznaczyłam te typy, ale to tylko dlatego, żeby móc je omówić jak gdyby osobno. Natomiast wszystko to, co się dzieje w rozwoju zawodowym nauczyciela, cała ta droga ku tej najwyższej doskonałości nauczycielskiej, to jest droga integrująca wszystko, co wokół nas się dzieje. I tak, ta ekspertywność kumulacyjna to jest ekspertywność, czyli ta biegłość, która jest zbudowana dzięki zgromadzeniu doświadczeń i wydaje mi się, że samo gromadzenie doświadczeń to troszkę za mało, to kumulowanie czy gromadzenie to jest trochę za mało. Potrzebna jest taka wstępna analiza, wstępna kontemplacja, ja to nazywam. Wstępna, bardzo wstępna refleksja, nie refleksja głęboka, nie analityczna, tylko taka, powiedziałabym, powierzchniowa analiza tego, co się dzieje i co to doświadczenie w moim życiu zmieniło. Drugi typ ekspertywności to ekspertywność strategiczna. Ja tutaj troszkę wspomniałam o tej ekspertywności w trakcie właśnie naszego wspomnianego już tutaj przez Martę i Grzegorza spotkania na IHF-u, ale kto z Państwa nie uczestniczył w tym spotkaniu, myślę też może będzie zainteresowany, także pozwolę sobie wspomnieć i o tych strategiach. Ekspertywność strategiczna to jest nazwa oczywiście wywodząca się od samej strategii. Strategii, czyli sposobu rozwiązywania pewnego problemu, sposobu podejmowania konkretnego działania. I ta ekspertywność kolektywna, czyli wspólnotowa, można by powiedzieć, związana z tym, że pracujemy w grupie, tak, że mamy kontakty z innymi ludźmi. Ja tutaj już obiecałam Marcie, będę na pewno chciała z Państwem się spotkać, jeszcze porozmawiać o tej wspólnotowości. Też to jest moja obecnie taka największa w tej chwili pasja, także nie będę specjalnie dzisiaj dużo na temat tego mówić, ale ta ekspertywność kolektywna to jest taka ekspertywność budowana w grupie. W grupie, z jednej strony w grupie praktyków, czyli innych nauczycieli, ale też w grupie na przykład osób, z którymi się przyjaźnimy, w grupie, w rodzinie, z którą mamy jakiś kontakt. I tutaj oczywiście te relacje, które się pojawiają w danej grupie są bardzo ważne. One nas budują, one nam pomagają się budować. I tu, proszę Państwa, teraz będę się odnosić w zasadzie do tych dwóch głównych typów, czyli kumulacja doświadczeń i kontemplacji. Ja pozwoliłam sobie tu przedstawić taki fragment mojego modelu, to są koła czy okręgi, ponieważ te doświadczenia, które mamy, przedstawiam właśnie jako kręgi. Te kręgi to są duże, małe, one są takie, jak Państwo wiedzą, czasami zachodzące na siebie, czasami są to całkiem wewnętrzne kręgi. Mam tutaj na myśli takie doświadczenia, które pozwalają nam rozbudować swoją wiedzę, umiejętności i te kompetencje, ale jednocześnie wzbogacają nas właśnie jako tego biegłego nauczyciela. W tych badaniach, które robiłam, taką sytuacją na przykład budowania doświadczeń jest gromadzenie takich doświadczeń jak praca na uczelni pod kątem takiej relacji między tym, że jesteśmy badaczami i jednocześnie metodykami. Tutaj dość ciekawe rozmowy prowadziłam z osobami, które są właśnie metodykami. Z jednej strony prowadzą zajęcie z metodyki, czyli zajmują się rozwijaniem tak zwanego rzemiosła studentów, a jednocześnie w tej metodyce próbują stale przekazać swoje doświadczenia dotyczące właśnie z własnego rozwoju osobistego, dotyczące własnego rozwoju osobistego, własne przemyślenia z tego rozwoju osobistego. Te doświadczenia, które mamy, to są doświadczenia naprawdę od samego początku. Tutaj bardzo istotną rolę mają na przykład tak zwani znaczący inni, czyli osoby, z którymi myśmy się kiedyś spotkali, nasi na przykład nauczyciele. Bardzo dużo osób, z którymi rozmawiam, wspomina swoich nauczycieli i tutaj mamy pewien ideał nauczyciela, do którego dążymy, to nas motywuje, oczywiście pewne pomysły można zaczerpnąć z praktyk na przykład, które się odbywało w czasach studenckich, ale z drugiej strony, i to jest chyba nawet silniejsza tendencja, bardzo często uczymy się
poprzez negowanie tego wzoru, tego ideału, tego pseudoideału w tym wypadku. Czyli na przykład ja z własnych doświadczeń mogę Państwu powiedzieć, jeśli ja miałam do czynienia kiedyś z pewnym prowadzącym zajęcia, totalnie chaotycznym, którego materiały się po prostu nie nadawały do przeczytania dla mnie. Ja jestem wzrokowcem, ja muszę mieć wszystko ładnie ułożone i to wszystko wtedy zapamiętam. Natomiast taki totalny chaos na kartce, którą miałam wydrukowaną, powodował mnie tak silną traumę, że ja jestem świadoma tego absolutnie. Całe życie w swojej pracy staram się bardzo zadbać o tą część taką wizualną, o ten element wizualny. Wszystkie moje prace, karty pracy dla studentów są absolutnie przepracowane przez długi, długi czas, w jaki sposób to ułożyć, żeby to ładnie wyglądało, żeby to dać jakiś element graficzny i tak dalej. Te doświadczenia to są również na przykład właśnie doświadczenia, proszę Państwa, takie z wyjazdów zagranicznych, to szczególnie ze względu na to, że badanie robiłam wśród nauczycieli języków obcych, to jest bardzo istotne, prawda? Te doświadczenia, na przykład patrzymy na to, jak inni uczą, prawda? Nasze doświadczenia z praktyk, nasze doświadczenia które mamy jako na przykład rodzice dzieci, obserwujemy, jak nasze dzieci się uczą, jakie nasze dzieci mają problemy. Ja mam też taką historię, studentom mi opowiadam często, jak moje dziecko przepisywało w pierwszej klasie wyraz jajko, egg, od koleżanki z zeszytu i rysowało dwie ósemki, ponieważ dzieci przepisując z książki nie były w stanie napisać litery G tak jak jest pisana, tylko przepisywały z drukowanej książki po prostu dwa kółka, jako litera G. I to jest takie moje doświadczenie jako matki, które przenoszę bezpośrednio na metodykę. Zawsze moim studentom przypominam, żeby się zaczęli zastanawiać nad tym, na jakim etapie rozwoju małe dziecko jest, zanim zaczną wprowadzać na przykład słowo pisane w języku angielskim. I to, proszę Państwa, nawiążę do czegoś, do czego zawsze praktycznie nawiązuję. Przeprowadziłam wspaniały zresztą wywiad ze wspaniałym człowiekiem, bardzo znanym zresztą metodykiem, którego podziwiam również jako metodyka, który powiedział o tym, że te doświadczenia, które ma, kształtują go jak takiego gniotka. I to jest metafora, którą ja bardzo często Państwu przekazuję. My jesteśmy jak gniotki, czyli te wszystkie doświadczenia, które mamy, powodują powstawanie tych właśnie dołków, górek, potem te dołki są zmieniane pod wpływem kolejnego nacisku, jak Państwo sobie wyobrażą takiego gniotka. Myślę, że łatwo jest zrozumieć, na czym polega ten efekt kształtowania nas przez doświadczenie. Nie jest to oczywiście takie to proste, natomiast takie że konkretne doświadczenie nie będzie zawsze powodowało takiego zachowania u nas. Czy to samo doświadczenie u innych osób będzie powodowało inne zachowania, inne strategie późniejszego działania. Natomiast tak czy inaczej, ta metafora gniotka, myślę, w dosyć ładny sposób obrazuje to, co się z nami dzieje, w jaki sposób ta nasza biegłość nauczycielska jest nagniatana, zmieniana i kształtowana przez to, w jakiej sytuacji przyszło nam pracować i żyć i jakie mamy kontakty. I proszę Państwa, ja teraz może już przejdę do drugiej części tego mojego modelu, czyli do tej ekspertywności, tej biegłości strategicznej. I tutaj to jest taki oczywiście bardzo uproszczony model graficzny. Nazwałam te wszystkie strategie takimi spiralami. Te spirale mogą być mocno skrętne wtedy, kiedy na przykład nasze działanie na samym początku jest bardzo, bardzo intensywne, bądź też mniej intensywne, ale na przykład dosyć krótko działające. To na przykład wtedy, kiedy pojawi się jakiś konkretny problem, czysto nawet techniczny, techniczny z nauczaniem słownictwa jakiegoś. Mamy problem, szybko go musimy rozwiązać, bardzo intensywnie działamy, bardzo intensywnie myślimy, działamy, kończymy, rozwiązujemy problem. Dana strategia już w danym momencie zadziałała, to była taka strategia naprawcza, sytuacja została naprawiona, problem został rozwiązany, strategia przestaje istnieć, bądź też staje się tak naprawdę takim działaniem standardowym, bo ta sytuacja, że pojawił nam się pewien problem w naszym procesie, który tworzyliśmy, procesie dydaktycznym, potem te doświadczenia, które mamy, jak rozwiązaliśmy jakiś problem, to ten sposób rozwiązania problemu staje się bardzo często sposobem działania.
Jeśli przewidują Państwo jak gdyby w przyszłości, że uczniowie mogą mieć znowu podobny problem i wtedy, żeby mu zapobiegać, automatycznie wykorzystujemy ten sposób, który już został przez nas wcześniej wymyślony i sprawdzony. Będą mieć Państwo tutaj różne strategie. Strategie na przykład poszukujące. To jest dla mnie osobiście najciekawsza strategia z mojej perspektywy, ponieważ ja absolutnie wierzę w nauczyciela, widzę tą wolę poszukiwania różnych rzeczy. I stąd ta strategia poszukiwawcza, kiedy mamy tak silną, samodzielnie budującą się, powstającą wolę poszukiwania, udoskonalenia samego siebie, że stosujemy strategię poszukującą, czyli na przykład próbujemy dowiedzieć się od naszych studentów czy uczniów, w jaki sposób oni oceniają nasz proces nauczania. Proste pytania, co lubią, co im się podobało, czy też ankiety. Jak robiłam badania wśród nauczycieli akademickich, bardzo dużo osób prowadziło absolutnie metodologicznie szeroko zaplanowane i metodologicznie poprawne badania pedagogiczne właśnie pod kątem własnej efektywności i to jest widać. W tych rozmowach, które prowadziłam, widać było też takie naukowe podejście. Jeśli natomiast mówimy o nauczycielach, myślę, nie oczekujmy tutaj żadnych jakichś naukowych badań, natomiast wszelkie ankiety, pytania, kwestionariusze z uśmieszkami czy karteczki wrzucane do pudełka, to są właśnie te objawy tej strategii poszukującej. Jakie jeszcze strategie, proszę Państwa? Tak myślę, co by było najciekawsze. Może też zaczerpnęłam tą nazwę z jednej z rozmów, strategia filtrująca. I ta strategia filtrująca to jest nic innego jak takie przesianie czy przypuszczenie naszych własnych doświadczeń i tego, co się wokół nas dzieje poprzez nasze wartości, nasze założenia, pewne poglądy. I to na przykład te doświadczenia, które mamy jako rodzice, powodują przefiltrowanie tego, w jaki sposób my się będziemy przygotowywać do naszych zajęć i co będziemy robić z dziećmi, powiedzmy, czy z uczestnikami procesu dydaktycznego na każdym etapie edukacyjnym. I proszę Państwa, to jest ten drugi typ, natomiast tak jak podkreślałam wielokrotnie już w tej dzisiejszej rozmowie z Państwem, już to bardziej monolog niż rozmowa, cały czas myślę o takim integrowaniu. Ten model, który przedstawiam, to jest bardzo schematyczne podejście, ale chciałam Państwu go pokazać. Czyli na bazie tych doświadczeń, które zdobywamy, które mają różny charakter, są mniej lub bardziej ważne w naszym życiu, tworzone są pewne strategie działania w tej pracy naszej codziennej i to są te sprężynki. Te doświadczenia, przypominam, są to kręgi, sprężynki, spiralki, to są te strategie działania nauczyciela. Natomiast ten diamencik, który to jest ta biegłość wyrastająca poprzez współpracę i kontakty z innymi praktykami i kontakty z innymi ludźmi, czyli tą biegłość zdobywaną poprzez właśnie wspólnotę praktyków i bycie w grupie. I proszę Państwa, bardzo jestem ciekawa, czy pojawiły się jeszcze jakieś takie pytania, Grzegorzu, Marto, czy pojawiały się jakieś pytania, które należałoby teraz jeszcze tu uwzględnić? Jeśli Państwo na czacie coś pisali, bardzo chętnie, ja niestety nie bardzo tutaj byłam w stanie patrzeć na ten czat, natomiast odniosłabym się jeszcze do pytań, czy też z sugestii Marty z początku naszego spotkania. Czy może niedokładnie dała na slajdzie, ale pojawił się taki problem, że mało wiemy jako eksperci. Kto jest ekspertem, proszę Państwa? Pamiętajmy oczywiście, ja mówię cały czas o rozwoju, od nowicjusza do eksperta, to jest rozwój ku najwyższej biegłości nauczycielskiej, ale osiąganie tego etapu bycie ekspertem, czy też osiąganie tego poziomu najwyższej biegłości nauczycielskiej, to wcale nie jest zamknięcie rozwoju, to nie jest jakaś stagnacja, bo tak naprawdę stagnacja w rozwoju nauczyciela oznacza cofanie się, my nie możemy przestać się rozwijać, bo wszystko idzie do przodu i technologia i uczniowie nasi się stale zmieniają i potrzeby edukacyjne są coraz inne, w związku z tym jeżeli się nie rozwijamy, to się po prostu cofamy. Stąd też ta biegłość nauczycielska jest tak
taką fazą, kiedy rzeczywiście możemy powiedzieć, że nauczyciel jest już biegły pod wieloma względami, jest znakomitym, dobrym nauczycielem, ale myślę, że tym jednym z najważniejszych elementów bycia dobrym nauczycielem to jest to, że się stale rozwijamy. Czyli rzeczywiście zgadzam się absolutnie z tym, że im więcej wiemy, tym naprawdę mniej wiemy. I też to poczucie, może na początku na przykład studiów mamy wrażenie, że dużo wiemy na jakiś temat, natomiast im głębiej wchodzimy w dany temat, tym widzimy go szerzej, tym widzimy tak naprawdę to, czego nie wiemy. Czyli to, że tak powiem, to absolutnie się z tym zgodzę, że ekspert to jest osoba, która naprawdę czasami bardzo mało wie, ale we własnym poczuciu. Być może, że ten ekspert z punktu widzenia osób, które z nim rozmawiają, czy się spotykają, dużo wie i dużo wiedzy może przekazać, ale ja myślę, że cechą eksperta jest to właśnie, że mamy poczucie, że bardzo mało wiemy, że się na czymś nie znamy i cały czas będziemy poszukiwać jeszcze więcej. Właśnie taka osoba poszukująca, tak? A to jest takie poszukujące i to jest dla mnie na przykład osobiście jedna chyba z najważniejszych cech nauczycieli, że my stale czegoś poszukujemy. Nie ma tej stagnacji, tej stabilizacji. Natomiast jeszcze tam było pytanie o krytykę. Czy krytyka? Myślę, że jedną z bardzo, bardzo cennych rzeczy, przynajmniej w moim życiu, to jest tak zwany critical friend, czyli osoba, która może skrytykować, ale w taki pozytywny sposób. Krytyka jest zawsze budująca, nawet jeżeli jest negatywna bardzo, to ja myślę, że można z niej dużo wyciągnąć i wiele, jak to się mówi kolokwialnie, rozumu zdobyć dzięki temu, że ktoś nas skrytykował. Natomiast jeśli mówimy o rozwoju zawodów nauczyciela, myślę, że znacznie ważniejsza jest taka krytyka, ale w pozytywnym kierunku, czyli krytyka, ale jak gdyby z ukazaniem, w którą stronę możemy iść, czy wsparcie. Taka konstruktywna, tak? Tak. Dokładnie, taka konstruktywna. I to jest ta krytyka, która myślę jest chyba dla nas najcenniejsza. Także ja bardzo chętnie się poddam krytyce. Bardzo dziękujemy. Ja mam jakieś takie tutaj pytania i przemyślenia, oczywiście bardzo dużo, ale bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś, że rozwój to jest ładowanie baterii, bo ja właściwie tak postrzegam to, co w swoim życiu robię. Nie wiem, jak pani... Tak. Z całą pewnością. Tak, ja tak odczuwam. Rozwój to jest ładowanie baterii. Te spotkania, które mamy, to, że się szkolimy w jakimś kierunku. Dla mnie uczestnictwo w każdym szkoleniu, czy webinarium, czy kursie nie ma znaczenia. Tak, Marta. Coś tam się... Marta zamroziła. Marta zamroziła się. Ale to tylko tak chwilowo. Nawet Marta, tak chyba się musisz przelogować. Tak. Napiszę jej na czacie, bo może nie wie tego, że się tutaj nie słyszymy. Nie słyszymy, ale ja myślę, że tutaj o to nam właśnie chodziło, że ładujemy baterie, my cały czas ładujemy baterie. Spotykając się z innymi ludźmi, ładujemy baterie. Spotykamy się, to tak już dawno temu nawet książki pisano, że lubimy tych ludzi, którzy nas lubią. Tak, lubimy się spotykać w kręgach nauczycielskich. Jest pedagogika pokoju nauczycielskiego, tak? Mamy spotkania, tak jak zobaczmy dzisiaj, nauczycieli. I to, co jest wspaniałe, to jest to, że jesteśmy tutaj jako nauczyciele języków obcych, jesteśmy tutaj w grupie pedagogów, osób, które bardzo często mają też jakieś inne doświadczenie. I to nas buduje, te nasze szerokie właśnie doświadczenia. Ja mówię z perspektywy swojej nawet, to jest absolutnie niepodważalne, że każde to doświadczenie, które mamy, ładuje nam te baterie, doładowuje. Tylko no, kwestia tego, żeby wybrać pewną grupę, z którą rzeczywiście jesteśmy w stanie rozwijać się dalej, więc to jest kwestia... Tutaj wiesz, jeśli mogę skomentować też, bo akurat... Osoba, którą znam osobiście, Halinka Tyliba, właśnie pisze, że to jest takie wypłynięcie na głębie. I powiem Ci tutaj w uzupełnieniu, jakby w uzasadnieniu tego, co powiedziałaś o tej takiej właśnie grupie, że trzeba tę grupę mądrze wybrać, że Halina akurat należy do tego naszego dosowego kręgu już od wielu, wielu lat.
pamiętam ją jeszcze z takich czasów, kiedy robiliśmy przede wszystkim takie mniejsze lub większe jednodniowe warsztaty, konferencje, szkolenia, ale potem też właśnie brała udział w jednym z tych naszych programów rozwojowych Akademii Trenera i ona zawsze do nas wraca z taką myślą. Halinko, mam nadzieję, że tutaj nie będziesz miała za złe, jeśli to pozwolę sobie powiedzieć publicznie, że ty często wracasz do nas z taką dla nas bardzo ważną myślą, że kolejne twoje wizyty w tym takim kręgu, w takiej właśnie interpersonal learning network, to są takie wizyty, które ciebie jakoś tam też ładują, prawda? Tak kiedyś powiedziałaś, ale nie wiem, czy ty wiesz, że to jest też, to jest ruch obustronny, że ta energia w obydwie strony przepływa i jak my słyszymy z kolei takie uwagi, to dla nas to właśnie to też jest taki akumulator, który się podładowuje, ponieważ my wtedy czujemy, że ta energia właśnie tam jest i że to jest w jakiś sposób potrzebne, więc. Tak, słychać. No, tak jak w klasie chyba, prawda? Czy mnie już widać i słychać? Tak, no tak jak w klasie chyba, prawda? Jeżeli my dajemy z siebie dużo jako nauczyciele i dostajemy tę pozytywną energię zwrotną, to te akumulatory ładują się w dwie strony, oczywiście. Ja póki mnie jeszcze nie zamrozi, Agnieszko, ja mam takie pytanie, czy w twoim doświadczeniu, w twoich badaniach spotykałaś się często z nauczycielem, który, nie wiem czy użyję dobrego słowa, ale który utknął na tym etapie tego kompetentnego odtwórcy i jak gdyby w tym swoim świecie był usatysfakcjonowany poziomem, na którym się znajduję. To pytanie przyszło mi do głowy po mojej dyskusji z tamtego tygodnia po tej naszej kawiarence obywatelskiej, gdzie spotkałam się potem z nauczycielką, która właściwie mi mówi, że ona się czuje dobrym rzemieślnikiem i w ogóle nie ma ochoty być żadnym artystą edukacyjnym, a ciągle jej każą się szkolić i być kimś więcej niż ona właściwie jest. Jak ty to widzisz? No niestety muszę powiedzieć, że tak, spotkałam się w tym swoim doświadczeniu, czy jako nauczyciel akademicki, czy jako nauczyciel, czy jako matka na przykład, spotkałam się niestety z takimi nauczycielami, którzy no, nie są zainteresowani ani rozwojem, ani poszerzaniem swojej wiedzy. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, ja również takie negatywne doświadczenia mam. Być może, że te badania, które ja prowadziłam, są troszeczkę inne, dlatego że te badania, dokładnie o których teraz mówiłam, były prowadzone wśród nauczycieli akademickich. To jest grupa już jak gdyby docelowo przygotowana do tego, że ten rozwój jest wpisany w rolę nauczyciela akademickiego. Nie ma takiej możliwości, żeby z tego rozwoju zrezygnować. Niestety w takich miejscach nawet na uczelni również się znajdą osoby, które absolutnie nie są zainteresowane rozwojem, ani dydaktycznym, ani osobistym. I też nie chcemy idealizować, to nie jest tak, że wszyscy są idealni, ale tak jak mówiłam, w każdym zawodzie znajdzie się zawsze jakaś grupa osób, która nie będzie się rozwijać, nie będzie się uczyć, będzie tylko czystym rzemieślnikiem. Tak też znajdziemy lekarzy i mechaników, którzy nie będą się rozwijać i będą czystymi rzemieślnikami. Tak samo to właśnie tak jak nawiązałaś do tego, o czym jeszcze mówiliśmy na ECEFL-u, czy nauczanie jest rzemiosłem czy sztuką, tak? Więc oczywiście są osoby, które są rzemieślnikami, są tymi odtwórcami, są zadowoleni. Ja myślę, że ta efektywność, o której na początku mówiłam, ta ocena taka tego produktu. Myślę, że jeżeli mamy do czynienia z nauczycielami, którzy są odtwórcami, to wyniki ich uczniów mogą być znakomite, ponieważ to są osoby, które bardzo dobrze będą uczyć, one będą technicznie dobrze uczyć, będą przekazywać dużo wiedzy, natomiast nie jest to, że tak powiem, to o czym myślimy, tak? Jeżeli mówimy o biegłości nauczycielskiej, o rozwoju, to ten rozwój musi stale następować cały czas. Ja mówię, tutaj pani Małgorzata teraz bardzo, tak, bardzo trafnie to chyba podsumowała, prawda? Spójrzcie, tak, bo ucieknie tak nam to zaraz. Tu jeszcze widzę też jeszcze komentarz pani profesor, że rozwój nauczyciela jest taki na różne etapy podzielone, euforia, zniechęcenie, stagnacja i postęp. Absolutnie się z tym zgadzam. Absolutnie tutaj nie można podważyć tego. Każdy z nas ma chwilę załamania, każdy ma chwilę takiej większej aktywności, no bo jesteśmy ludźmi, to jest w nas wspaniałe. Myślę, że to, co jest w ludziach jedną z najwspanialszych cech, to jest właśnie to, że jesteśmy różni, że jesteśmy nieprzewidywalni, że to nie jest pewien mechanizm, prosty proces od A do Z poprzez B, C, D, tylko ten rozwój idzie w różnych kierunkach. Taka nielinearność, prawda? Tak, absolutnie nielinearne, jakieś myślenie poboczne, rozwój poboczny, tak jak mówimy o myśleniu pobocznym, to ja bym powiedziała, mamy rozwój poboczny, w innym kierunku zupełnie idzie. I jest ta chwila, kiedy zupełnie się
jesteśmy zniechęceni, mamy bardzo dużo takich przypadków wypalenia zawodowego na skutek tych bardzo negatywnych doświadczeń, tych bardzo negatywnych przeżyć, prawda? To absolutnie nie chcę tutaj legować, natomiast zaplanowaliśmy rozmowę na temat rozwoju zawodowego, więc tutaj, że tak powiem, niewiele mówię na temat zniechęcenia czy stagnacji, bo to nie jest jak gdyby tutaj związane z samym rozwojem. Oczywiście, tak. No, już mam ostatnie pytanie, bo nie chcemy tutaj... Niestety. Mam jeszcze jedno pytanie, mogę? W tej części bycia ekspertem wspomniałaś, to bodajże było w Ontario, ta definicja eksperta, że to jest osoba, która jest takim przywódcą edukacyjnym, czy liderem. Czy ekspert zawsze musi być takim przywódcą? Czy to jedno z drugim jest jakoś skorelowane? Tutaj akurat to była kwestia opisu standardów nauczycielskich. Mhm. To przywódcą edukacyjnym jest jednym z zadań nauczyciela, po prostu. Przy ocenie jego kompetencji jako nauczyciela ocenia się również zdolność prowadzenia grupy, tak? To jest to przywództwo edukacyjne. Okay. Natomiast czy ekspert musi być, to jest też kwestia tego, w jaki sposób zdefiniujemy przywództwo edukacyjne, bo jeżeli będziemy to definiować bardzo szeroko w takim kontekście pracy z grupą, z młodzieżą, z dziećmi, to ja myślę, że tym przywództwem edukacyjnym możemy też nazwać sytuację, kiedy porywamy za sobą. Ja pamiętam taką panią na przykład łaciny, ja byłam w klasie klasycznej, uczyłam się łaciny i greki i marzyłam o tym, żeby pójść na filologię klasyczną. Bynajmniej nie dlatego, że rzeczywiście byłam zainteresowana, tylko miałam wspaniałą nauczycielkę. I ja myślę, że to jest taki przykład. Ona potrafiła pociągnąć za swoją pasją do tej klasycznej kultury i języków klasycznych, potrafiła pociągnąć młodzież za sobą. I ja tak rozumiem to przywództwo edukacyjne, czyli jeżeli w ten sposób rozumiemy przywództwo edukacyjne, jako to umiejętność pokazania i pokierowania grupy w tym inspiracji. Kierunku, zainspirować właśnie, żeby stać się takim mentorem, to wtedy rzeczywiście ekspert, myślę, jest przywódcą. Natomiast jeśli patrzymy na to z punktu widzenia przywództwa, czy to bym powiedziała, no, gospodarczo-ekonomicznego, to myślę, że nie, bo praca nauczyciela, ja nie wiem, może jestem też dużą idealistką, czasami się mówi o pracy od podstaw, ale ja myślę, że to, co jest dla nas bardzo ważne, to jest ta praca z tym prawdziwym człowiekiem, z uczniem, z dzieckiem, ze studentem. I ja relacje. Buduję relację wspaniałą i będę pomagać moim studentom w jakichś sprawach i będę się czuła przywódcą, bo im pokażę. Tak, mam nadal bardzo dużą grupę osób, które przychodzą na moje szkolenia, które się stają metodykami, ale uważam, że to jest wspaniałe właśnie, że byłam w stanie pokazać coś fajnego i zainspirować, tak, do dalszych poszukiwań. I to jest rola też przywódcy, myślę, takiego przywódcy. Nie chodzi o to, super, żeby stanąć na barykadach i być przywódcą i liderem, prawda? Tylko żeby tak w kontaktach z ludźmi pokazać, może zainspirować. Bardzo piękne. Tak, to taka humanistyczna w ogóle definicja też tego przywódcy. No właśnie. Nie jest przywódca w sensie szef firmy, prawda? Ani naczelny metodyk kraju, tylko właśnie ktoś na swoim też lokalnym gruncie tym przywódcą być można przecież, prawda? W swojej klasie można to być chyba przywódcą. Taka teraz jest definicja lidera w ogóle, zupełnie tak. To zostało zmienione, prawda? To tak. Zupełnie inne. Ale to w to się właśnie Agnieszka tak fantastycznie wpisuje. Tak, fantastycznie. Tak. Może słuchaj, ja nie wiem, kiedy to się stało, że już godzina właśnie 15 minęła, ale no chyba właśnie musimy powoli kończyć, ponieważ nie mam sumienia Agnieszki trzymać, wiesz, do to północy. W dniu pracy właśnie. Tak, tak, a i Państwo też mają prawo, mają prawo też odpocząć. Także kłaniamy Ci się nisko, bardzo dziękujemy w imieniu nas tutaj wszystkich. Oczywiście masz otwarte, stałe zaproszenie i przestrzeń, jeśli tylko będziesz tak łaskawa, żeby pozwolić nam z niej skorzystać, to my z radością Cię zapraszamy na kolejne razy. Tak, tutaj jeszcze Państwo pytali, gdzie można kupić Twoją książkę. Ponoć tam, gdzie napisaliście, to nie można już. Jesteś bestsellerową autorką, Agnieszka, słuchaj. No, na stronie mojego uniwersytetu. No właśnie, tam chyba nie ma. No właśnie, już nie ma podobno. To ja tam napiszę do wydawnictwa i się zapytam, czy jest kwestia. Powiedz, żeby z tym stąd docili, bo po tym wszystkim to się zaraz okaże, że pójdzie jak
Dziękuję, bardzo się cieszę. A jak jestem przy głosie, to jeszcze chciałam, proszę Państwa, podziękować bardzo serdecznie za to zaproszenie, Państwu za uwagę i pokazać ten mój ostatni slajd, ponieważ mam wrażenie, że czasami jak mówię o pewnych aspektach, dokonuję takiej wiwisekcji i stąd to zdjęcie takiego rentgena. Dokonuję takiego rentgena i analizuję, ale myślę, że na główną myślą, którą chcę Państwu przekazać, to, że jesteśmy całością i cokolwiek by się u nas nie działo, w jednym aspekcie będzie miało wpływ na całość. I życzę Państwu, żeby tego wypalenia nie było, bo tu widzę, że Państwo dosyć aktywnie zaczęli pisać o wypaleniu zawodowym. Niestety jest ono bardzo przykre. Myślę, że rozwiązaniem na wypalenie w moim przypadku jest to, że mnie mnóstwo rzeczy interesuje i co chwila się przerzucam na kolejną rzecz, i zmieniam zainteresowania, a jak potem się okazuje, to zresztą w książce mojej widać, coś, co robiłam lat temu, 10 czy 11, wydawało mi się inną rzeczą, niezwiązaną zupełnie z tym, co robię potem naukowo, a jak przyszło co do czego, okazuje się, że wszystko ze sobą się połączyło. Łączy. Jedne, tak, naczynia połączone. Grzegorz, jeszcze słowo o certyfikacie, bo Państwo będą pewnie czekali na certyfikat, tak? Tak, więc robimy pewien eksperyment tym razem, mianowicie postanowiliśmy wykorzystać nową funkcjonalność na Klikniku, która nam przynajmniej obiecuje, że certyfikat otrzymają Państwo automatycznie po zakończeniu tej dzisiejszej sesji, jak zamkniemy pokój. Więc czy mogą nam Państwo zawierzyć, że ten certyfikat przyjdzie? Gdyby się okazało, że on tam się nie znajdzie jednak, to rozumiem, Marto, że my także ten certyfikat doślemy wtedy z Twojego adresu, prawda? Chcielibyśmy po prostu wytestować, czy ta funkcjonalność działa, bo to by nam wszystkim bardzo ułatwiło, tym bardziej, że tam w tych funkcjach automatycznych też jest dostęp do nagrania, więc jeśli to wszystko zadziała tak, jak powinno zadziałać, to powinni Państwo bardzo wnet otrzymać też od razu do swojej skrzynki link do nagrania tej sesji, więc chyba warto spróbować, prawda? Więc gdyby coś się nie udało, to w takim razie ja, Marto, pozwolę sobie wpisać Twój adres e-mail, na który... Proszę uprzejmie dać nam znać. Tu Agnieszko, odbierasz tutaj zasłużone podziękowania i słowa zachwytu, to bardzo urocze. No właśnie, bardzo, bardzo dziękujemy. To naprawdę było dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Ja jeszcze na koniec tylko powiem bardzo króciutko, bo trochę się czuję wywołany do odpowiedzi przez różne piękne komentarze Halinki, Karoliny, członki jeszcze chyba paru osób tutaj dzisiaj obecnych w sprawie tych naszych programów rozwojowych. To oczywiście nie jest rzecz jasna miejsce i czas, żebyśmy o tych programach jakoś tak więcej mówili, więc odsyłamy Państwa po prostu na naszą główną stronę DOS-ową, czyli www.dos.net. Na tej stronie pod logami tych akademii znajdują się wszystkie informacje o zbliżających się właśnie jesiennych edycjach. Startujemy z tymi programami pod koniec października, więc jeżeli ktokolwiek z Państwa jest zainteresowany, to bardzo proszę tamte informacje sobie odczytać, a gdyby chcieli Państwo o tym porozmawiać bezpośrednio, to prosimy o kontakt na adres Marty lub na mój to jest Grzegorz. Tak zwany tweet, jak to się ładnie mówi, tak. Tak. No właśnie, super, dobrze, tak, dziękuję Państwu bardzo, bardzo, Agnieszko, Tobie naprawdę za bardzo ciekawy tutaj wykład, rozmowę i chęć w ogóle współpracy, odpowiadania na nasze pytania. Super, dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Dobranoc. Życzymy Państwu dobrej nocy. Do następnego razu, do widzenia.